dalej. Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Last of Us. Ellie nam uciekła, ścigamy ją na koniu. To będzie wesołe. W sumie nie wiem, dlaczego ona uciekła. Stwierdziła, że sobie poradzi sama, czy jak? Nie wiem, no musimy ją w każdym razie odnaleźć. Teraz tutaj jest tylko taki plus, że skoro jedziemy na koniu, to nie muszę rozglądać się za znajdźkami. Możemy być daleko. Znajdziemy ją, nie martw się. Uparta dziewucha. Często odwala takie numery? Nie. Pierwszy raz wywinęła coś takiego. Nie wiem, co jest grane. No, ale powiem wam, że tej emocji ostatnio, jak ona się przestraszyła tych bandytów, mam wrażenie, że gdyby Joel przy niej był, tak by nie zareagowała, nie? A tam mogę? Tam są ślady, ty! Patrz. Eli, co ci strzeliło do głowy? Raz tu są ślady? Nie. Zaraz się zgubię i na tym to wszystko się skończy. Tutaj. Kolejne ślady. Tommy, a gdzie ty jesteś tak by the way? No ja się po prostu śladem skierowałam. Nie wiem, dlaczego ty pojechałeś sobie szosą. Dobra, i teraz... Teraz na prawo widzę. To skacze. Dobra. No, dawno nie strzelałam, wiecie? Za dużo chodzi. Osłaniać mnie! Naokoło, osłaniać! Jakby ktoś pytał, dawno nie strzelałam. A, chciałam tej siekiery użyć! Ale kucnij! Najgorzej, słuchajcie, że oni się nauczyli mołotowami rzucać. Właśnie. Kolego, wyłaź. Nie. Złaź z tego ognia. Tutaj sobie kucnij. Tamten jeszcze żyje. Wiecie co, przecież ja się mogę iść tutaj skitrać. Ja sobie wyskoczę, będzie mi chyba prościej w niego strzelić wtedy. Jeszcze żyjesz! Wystaw ten łeb. Co to, jakieś nieśmiertelne? A bo wiecie co? Ja sobie wezmę inną zabaweczkę. Dobra, gdzie tu jeszcze jest kolega? Jeszcze jeden gdzieś tam siedzi, jak nie dwóch. Uważaj! Idźcie, osłaniam was! Czekajcie, bo tutaj się kolejne... A. Dobrze, że ty strzelasz tak samo dobrze jak ja. Będę mogę się przetygować. Zostało mi jedno ammo. No chodź tu, sukinsynu! Boże, Tommy, nie podskakuj tak, bo bym ciebie zabiła. Dobra, chyba tu już bezpieczniej jest. Macie coś dla mnie? Macie, dawać. Jak mu spod nogi wyciągnę. Ty coś masz? Dawaj. O, to mi się przyda. Nie, mi się wydaje, że tutaj już bezpiecznie. Nie widzę żadnego tego, wiecie? Ej!
Znacznika. To by było na tyle, ale dobra, my się musimy uleczyć. To już przy... Chodźmy. Dobra. Wracajmy na konie. Jakie wracamy na konie? Nie ma żadnych koniów. Idziemy tutaj poprzeszukiwać wszystko. Wstawaj i daj broń ludzką. Tutaj może być tyle skarbów. Gdzie ja na konie? Wymyślił. Kłaść przez okno. O, proszę. Aż ty to mi taki porywczy jakiś. Dobra, tego mamy maksymalnie. Jest tu jeszcze coś? Chyba nie. Muszę tu pozwiedzać. O, tutaj jeszcze jakieś ładne rzeczy. Na tędy w ogóle jechała, bo są ślady kopyt. Dobra, zaraz będziemy tędy jechać, ale zanim co do czego, to ja jeszcze tutaj chcę sobie poszukać. Masz coś? Tutaj w tą budę widzę, że się nie wejdzie. Dobra. Możemy tędy zeskoczyć? Możemy. Już tam i do ciebie idę. A mojego też możesz zawołać? Ćwir-ćwir? Dobra, przyszedł. Ale powiem wam, że jazdy na koniach to ja się nie spodziewałam w tej grze. Jestem bardzo mile zaskoczona tym. Dobra, Tommy, tylko mam nadzieję, że ty teraz będziesz wiedział, gdzie ty jedziesz. Mam nadzieję, że jej nie dorwali. Bo gdybym ja nie dojrzała wtedy, to byś to już szosą popylił. No aż możliwe, że i tak byśmy tutaj dotarli i szosą, nie? Jakby tam pojechał? Dobra, nie zwiedzamy, jedziemy tam, gdzie trzeba. No ale Eli, do tej pory taka no rozsądna dziewczyna. I tak odwalić. Ale za to mamy piękną przejażdżkę przez las. I kwiaty, i motyle. Aj, to nie wygląda tu dobrze. Coś mi się wydaje. Patrz koło domu. Widzę, widzę tam. Musi tu być. Dobrze. Teren wydaje się czysty. A, tutaj się parkuje konie. Muszę przyznać, że całkiem zacne rancho. Chyba nic nie będzie. Dobra, chodźmy, spróbujmy wejść do domu. Uważaj na siebie. Gdzie jest Eli? Eli? No dobra, ona się gdzieś na górze skitrała. Eli! Serio? Nie wiem, co ona odwaliła, ale takie wiecie... Tu jestem. Jakby nic się nie stało, prawda? Ale powiem wam, że całkiem ładnie utrzymany ten dom jest. Taki nie do końca splądrowany, nie? Dobra, ale ja bym tutaj jakieś rzeczki dla siebie chciała, bo ja się troszkę wytraciłam. Ostatnio na apteczki. Nie no, serio, to jest ładne. No, macie, większość tych domów jest... splądrowana, wszystko poniszczone, nie? A tutaj jest całkiem sympatycznie. I szczury biegają. Jakąś ucztę chyba tutaj miał. Ej, no serio? Kuchnia i też tutaj... O, jest, tylko to akurat mam. To mi się przyda, zdecydowanie. Dobra, chociaż jedną rzecz znalazłam. Chodźmy tu jeszcze do pralni. O, dawaj. Jeszcze tu jest? O. Akurat tego najwięcej mi poszło. Dobra, idziemy na górę w takim razie. Tu już raczej... Aha, tam jest wejście, dobra. Wydawało mi się, że z prawej strony.
Patrzcie, obrazy na ścianach. No wszystko ładnie tutaj wygląda. Moglibyśmy tutaj zostać. O! Mamy chyba komiks dla Eli. Dzikie światło gwiazd. Punkt zerowy. Dobra. Minęło 15 dni, odkąd podróżni odkryli niemogącego się już dłużej ukrywać von Neumana. W prowadzonym ataku zginęła większość załogi, a co gorsza, w jego następstwie zakłócony został ciąg reakcji w silniku energii punktu zerowego. Przy prędkości podświetnej potrzeba by 6000 lat, aby dotrzeć do świata podróżnych. Znajdują się oni blisko, ale nie dość blisko. Wygląda na to, że Daniela straciła wszelką nadzieję. Dobra, Eli, dostaniesz komiks, nie będziesz się gniewać, co? Ale i tak nagana będzie za ucieczkę. Patrzę, że jakieś wybitnie mało rzeczy tutaj jest. Dobra, tu zwiedzone. O, a, to wszystko mam, okej. Okay. Tu musiała dość spora rodzina mieszkać, nie? Bo jak nie patrzeć, kilka tych sypialni tu jest. Nie wiem, dlaczego spodziewałem się, że tutaj Eli jest. O, 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 dawaj. Z chęcią wezmę. Wiecie co, ta komoda podejrzanie tutaj stoi. Chyba nas ktoś tutaj napadnie, wiecie? Tylko tym się musiały przejmować? Chłopcy? Filmy? Założyć dziś sukienkę czy spódnicę? Dziwne. Wstawaj, zbieramy się. A jeżeli odmówię? Rozumiesz, ile warte jest twoje życie? Ha? To, że uciekłaś i bez sensu ryzykowałaś, to było cholernie głupie. Więc chyba oboje jesteśmy sobą rozczarowani. Czego ty chcesz ode mnie? Żebyś przyznał, że chciałeś się mnie tylko pozbyć. Tommy zna ten teren. No. Przestań pieprzyć! Przepraszam bardzo, ale jemu ufam bardziej niż sobie. Możesz przestać chrzanić? Czego ty się tak bardzo boisz? Że mogę skończyć tak jak sam? Nie mogę się zarazić i potrafię o siebie zadbać. Ile już razy mogliśmy zginąć? Przecież jak dotąd jakoś sobie radzimy. Ale jeszcze lepiej poradzisz sobie z Tommym! Wiesz, że nie jestem nią. Co? Maria powiedziała mi o Sarze i... Eli? Łazisz po piekielnie cienkim lodzie. Żal mi twojej córki, Joel. Ale ja też straciłam bliskich. Nie masz prawa mówić mi, co to jest strata. Wszyscy moi najbliżsi albo poumierali, albo mnie opuścili. Wszyscy... Kurwa, poza tobą! Więc nie mów mi, że będę bezpieczna z kimś innym, bo prawda jest taka, że będę się tylko bardziej bać. Masz rację. Nie jesteś moją córką. A ja nie jestem twoim ojcem. Dlatego każdy pójdzie w swoją stronę. Zbierajcie się, mamy towarzystwo. A mówiłam, że będzie. Widziałem dwóch. W środku jest ich już więcej. A wiecie co, ja się jeszcze tym... A nie, nie mam... A nie, jestem amunicja, bardzo dobrze. Pa, pa! Dobra, będzie kolejna. No wystaw łeb! Dobra, on chyba średnio chętny. No zabawy, to ja się tu rozejrzę.
To mi się wystawił, to niech idzie. Patrzę, czy coś tutaj jest dla nas. No, te pluszaki sobie zebrała. Tam jesteś! No? To mi nie podłaś. Ja bym tak siekierą go. Dawaj siekierą! On ma maczetę! A ja mam siekierę, o! A dasz tą maczetę? Nie, siekieru się jeszcze wystarczająco nie nabawiłam. Dobra, tutaj mogłam wcześniej wejść, to sobie teraz wejdę. Łazienka zawsze na propsie. A nie ma tu nic dla nas. Dobra. Tutaj jest moja ekipa. Macie coś dla mnie? Góra czysta na to wychodzi. A, tutaj maksymalne, dobra. Tylko teraz tak. Przeładuj. Mamy dwa strzały. Trzymaj się z tyłu. Jestem ciekawa, czy on tu by przybiegł. Zobaczmy, gdzie tu jakiś jest. Tam głowy naszych koni widać. Dobra, wiecie co, ja się przerzucę na to. Johnny, osłaniaj mnie! O. I ty byłaś. Lubię ich mordować w jednym miejscu, wiecie? To jest bardzo praktycznie. Potem możemy sobie pozbierać wszystko w jednym miejscu, o. Mózg mu się wylał. Dobra. Nie wszyscy tutaj dla mnie coś mieli. Wracajmy do koni. No, dom przeszukany, to możemy wracać. Chyba, że tu jeszcze mogę wejść. Tak, a tu mnie nie było. O, i bardzo dobrze, że tutaj zajrzałam. O, możemy sobie coś ten? To po pierwsze sobie zrobimy w takim razie. A tutaj... Szybkie tworzenie, szybkie leczenie, rozchwianie. Weźmiemy sobie leczenie. Dobra. I wychodzimy z tego interesu. Czysto! Dobrze, że koni na mnie zabili. Tam jeden, widzę, opętany jest. Może ci pomóc. Miałam radę. Wcześniej sobie poradziła sama, to teraz też da radę, nie? Jak powiem wam, myślę teraz o sytuacji Ellie. No i tak, ona w Joelu może no nie do końca znalazła ojca, ale opiekuna, który się o nią troszczy, tak? A Joel ma tak jakby troszkę namiastki Sary. Pomimo, że wiele lat minęło, on no... To jest ból, który nigdy nie minie, prawda? Ale ma znowu małą dziewczynkę, o którą się troszczy. Jesteśmy. Ładnie tu. Dzieciak zdąży na dobranockę. To gdzie to laboratorium? Na końcu miasta. Uniwersytet Wschodniego Colorado. Bighorn. Eli, zejdź z konia. I daj wodę Tomiemu. Tego sobie zostawię, jeśli nie masz nic przeciwko. No już, nie będę się powtarzał. Co ty robisz? Trochę się przestraszyłem twojej żony. I nie chcę, żeby mnie załatwiła. No, sroga baba. Wróćmy chociaż do miasta i przegadajmy sprawę. Znasz mnie. Wiesz, że podjąłem decyzję.
Uniwersytet Wschodniego Colorado. A to laboratorium jest gdzie? W gmachu badawczym. Wygląda jak wielkie lustro, nie przegapisz. Opiekuj się swoją żoną. Jest tu dla was miejsce. Wiesz. Jedziemy? Tak jest. Adios, braciszku. Wiecie co dobre? Że to mi żyje. Mówimy tej całej akcji, to mi przeżył. Naprawdę, obawiałam się, okay, czy... jeszcze raz. Jeśli schrzanisz swoją czwartą próbę, tracisz piłkę, tak? Tak, to wtedy tracisz piłkę. A po zdobyciu 10 yardów ponownie zyskujesz prawo do pierwszej próby. Jak ta wiewiórka się tak szybko przefarbowała? Rany, pogmatwane to. Jak zagrasz parę razy, wszystko się wyklaruje. Ja sobie spodziewałam się, że Tommy z nami pojedzie i zginie. No bo do tej pory wszyscy nam ginęli, prawda? Czy my możemy z tego konia zliść? Możemy, bardzo dobrze. Kalus, zostań. Kalus, co to w ogóle za imię? Trzeba to było przedyskutować z Tommy. A ja nie powiem, z czym mi się to kojarzy. No. Bo kojarzy mi się źle. Będziesz szła za mną? Dobra. To ty chodź, a ja będę tędy piechotką sobie biegała. Chodzi mi o to, że może coś tu znajdziemy, prawda? Chyba do tego dużego budynku idziemy, ale ja się tutaj chcę porozglądać jeszcze. A, tutaj nic nie ma. Będę się tu wchodzi. Ale to zarośnięte, dobra. Czy ja mam wrażenie, że tutaj też na tym placu jakaś strzelanina będzie? Okej, okay. Żaden z tych budynków nie przypomina lustra. Pojedziemy do centrum miasteczka. Stamtąd rozciąga się widok na większość kampusu. Dobra, Eli, dawaj tego konia. Tutaj i tak nic nie ma. Wskakuj na konia. No dobrze, ja. Tu nic nie ma, a tak będzie szybciej. Już się nauczyłam skakać. Nie to chciałam. Tu mi pokazywało E. Ale wielki baran. Byliście jakimiś fanatykami, czy co? W kwestii sportu? Zdecydowanie tak. Patrzę, czy tutaj nic nie ma na tych ławeczkach. Ostatnio mam niedobór śrubek, że tak powiem. Ha, jak ładnie ptak zaćwierkał. O, tutaj chyba możemy sobie coś poszukać. Złaś. Zostanę z Kalusem. Co za imię. Nienawidzę tego imienia. Ja też, nie przejmuj się. Myślisz, ilu ich tu jest? Kogo? Kalusów? Aha. Trzeba mieć sporo ludzi, żeby prowadzić taką operację. Myślisz, że tam będą ludzie w moim wieku? Nie jestem pewien. Nie, ewidentnie tutaj nic nie ma. Chociaż w śmietniku mogły być śrubki. Co jest to? To chyba biegacze. Zostań z koniem. Jesteś pewien? Tak, nie chcę, żeby się spłoszył. Zaraz wracam. Tam, na górze. Wiecie co? Się przeładujemy. Ja się pokitram, bo ja już tutaj widziałam znajdźki, co? Jakieś coś nowe! Ktoś majstrował przy tej bramie. No, zdecydowanie. Dobra, dawaj tu. Musieliśmy zabarykadować drzwi prowadzące do generatora na górze. Proszę, korzystajcie z niego oszczędnie. Kończy nam się benzyna. Dobra. No najpierw generator stary, wiesz? No tam. Tylko, że tam mamy kolegów. Myślałam, że po prostu da się umieć. Patrzcie, jakie coś ładnego. Miotacz ognia!
I są śrubki dla mnie. Dobra, ty kucaj. Mówiłam, że dawno nie było śrubków, to i dostałam. Dobra, na razie to ja sobie tędy przypełznę. I co? I na górę chyba trzeba, nie? Tylko ja wiem, czy ich ogniem? No spróbujemy ogniem. Jak nie wyjdzie, to zawsze siekiera w łeb. Dobra, tędy pójdziemy. Łazi, łazi. O! Wiecie co? Ja się z nimi nie chcę bić jednak. Rozmyśliłam się. Nie podobają mi się koledzy. Patrzę, gdzie... Aha, tam jest ten generator. U nich. Ja muszę się z nimi bić. Czy ja chcę, czy ja nie chcę? Nie to chciałam. Zostaje. Ja chciałam... Chyba to. Jak zawsze mówię, że ja nie używam, teraz zacznę. Co, oni polezli sobie wszędzie gdzieś? Dobra, bo zaraz się sami podpalimy. Dobra, to się chyba zjarało samo. Jak już? Co tak szybko? Dobra, czy ja od nich oberwę ognią, jak tędy przejdę? Nie. Ej, ja się spodziewałam naprawdę tutaj jadki, a ja ich rozniosłam... 30 sekund? Teraz jeszcze... No tam jest Ellie. Nie, no nie ma ich. Dobra, cieszę się. Cieszę się, że tak fajnie szybko poszło. Coś tu dla mnie jest? Chyba nie. Dobra, to trzeba generator odpalić. O, ja nie lubię tego. Dobra, działa. Czy ewentualnie tędy możemy się faktycznie rozejrzeć. Nie wiem, dlaczego nie lubię rzucać mołotowami w tej grze. A na przykład macie w Dead Island czy w Dying Light? Lubię. No tutaj nie, mocno kaman. Jak się ładnie swajczyli. I nawet tego! Dostałam miotacz ognia, no to mołotowami wrzucałam zamiast tym. Miotaczem. Ich spalić. Wiesz, tak sobie myślę, że chyba chciałabym zostać astronautką. Ale masz pomysły. Poważnie? Tak. Po prostu. A ty? Kim chciałeś zostać? Jak byłem chłopcem, marzyłem o karierze piosenkarza. Żartuję. Poważnie. Zaśpiewaj to. Nie. No weź, nie będę się śmiał. Zapomnij. Nie spodziewałam się, że nie pojedziesz dalej, tylko muszę wrócić na koń do ciebie. No dalej. O, to małpy? Tak, całe stado. Niech się patrzą. Fajne. Dobra, teraz pytanie, gdzie my się mamy udać? Możliwe, że za ten budynek. Dobra, idziemy. Nie powinniśmy już kogoś spotkać? Może nie chcą się afiszować ze swoją obecnością tutaj. Tak, może. Nie, tędy nie przyjdziemy. Idziemy. Hej, zobacz. Świetliki.
Aha. Dobrze. Pierwszy znak obecności świetlików. Dobra, spróbujmy otworzyć bramę. Zaraz wracamy. Okej. Te bramy też zablokowali. Ej, tam jest generator. W sumie Eli by się tędy nie przecisnęła. Zaraz zobaczymy. Najpierw chodźmy tutaj sobie zajrzyjmy. Tutaj chyba raczej jest bezpiecznie. Co mamy? Znowu mapę. No i co z tego? Mapa kampusu uniwersytetu. Musimy się wzmocnić. Dobra. O, pilsy. Bardzo dobrze. Jest tu jeszcze coś dla mnie? Joel, nie chcesz się przebrać, czy coś? Dobra, chyba na górę. Czy faktycznie kogoś tu spotkamy wreszcie? Dobrze, całkiem sympatycznie tu. Bałagan niewyobrażalny. Dobra, rzeczków to ja bym sobie pozbierała, bo... O, właśnie tu. Ostatnio broń ulepszaliśmy. Tu nic na półce nie ma. Dobra, brodzik. O, dawaj pilsa. Bo ja bym sobie teraz chciała uzbierać na zdrowie, naprawdę. A to? Dziewięć cholernych miesięcy czekania i wciąż nic. Ani słowa od nikogo. Znalazłem kilka puszek z żarciem na stołówce. Ale to i tak za mało. Miałem wypadek przy wschodniej barykadzie, ale już jest wszystko w porządku. Założyłem grupę tych stworów. Jeden z nich wyglądał jak Heather. Może to była Heather? Baterie się wyczerpują, więc radia słuchają już tylko raz w nocy. Ja sobie odpuściłem po tym, co nadawano ostatnio. Minęły trzy pieprzone miesiące. Czemu ich to jeszcze obchodzi? Cheryl wczoraj paliła. Powiedziała, że tego potrzebuje. Wkurzyła się, gdy wywaliłem jej działkę. Nie potrafi tego zrozumieć. Musimy być cały czas w pełni przytomni. Ktoś będzie musiał pójść do miasteczka po więcej zapasów. Tym kimś pewnie będę ja. Zapewne tak i było. No nic, kochani. Myślę, że w tym miejscu sobie skończymy dzisiejszy... Właśnie, odcinek. No i ruszymy dalej w kolejnym, tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.